Ojej, z panem Topo, witam pana Topo. Może królewską i indyjską zagram. A może gońca na dużą przekątną postawię. Postawiłem. Jak przeciwnik tak gra, to ja lubię ustawić pionki na czarnych. O, niech on tu się wykaże, co on chce. Tu zobaczmy, jak on zareaguje na A4. O właśnie, zareagował sympatycznie. Uciekł wieżą spod naszego gońca. Nie wiem, czy chce zagrać skoczek E4 czy E5. O. O! No, przejdźmy do obrony Benoni. Przejdźmy do obrony Benoni. Tu trochę muszę skrzywić pozycję. A teraz będziemy grali w duchu królewsko-indyjskiej. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. Też mamy gońca nie z tej strony. O! I pozycja została zamurowana. Jak tu grać z takim przeciwnikiem, który tak dokumentnie zamurował pozycję? F5 trzeba zagrać. F5 jest ideowe, pryncypialne. Panie Grzegorzu, cieszę się, że pan to napisał. Będę panu odpowiadał. Tu miałem ruch goniec H6, żeby wymienić tego kiepskiego gońca, ale jak ktoś dobrze policzy, to ja mam dwa kiepskie gońce i muszę coś z nimi zrobić. Więc na razie spróbuję otworzyć. Ten jest trup. Ten jest trup, o. No to bije pionem, to miłe. To mam szansę zagrać E4, i ale jak zagram E4, to ten trup przeżyje. To może tak. E4 zagram przy pionku na C5, jest dobrze. Tu zaryzykuję gable. Napadłam na dwóch, to się nazywa po śląsku gable. Skoczek może wskoczyć mi na E6. I zrobić mi siurpryzę nieprzyjemną. No trzeba, panie króci, no jak można mi tak wchodzić? Ponieważ piję wodę niegazowaną, to tu nalewam, żeby odgazowała, a tu podmieniam. No i teraz jest problem. No biję tego. A, bo tam gaz musi odgazować. Podobno. A to mi się bardzo podoba, bo mam tu taki ruch. Skoczek E5 i skoczek E4.
Zagram o tak. No zagram o takę, jak skoczek bije skoczka, to potem trzepnę gońca i coś będę kombinował. A to takie szybkie na mata? Odwiązałem gońca i gram królem do rogu. Na skoczek F5 bije skoczka. I teraz wycofam gońca do gry. Nie boję się pionów zdwojonych. I teraz pytanie, czy grać na bicia w przelocie? Zagram na bicie w przelocie, bo to mi utrzymuje skoczka. Na wieża F3 bije na F3. Jeszcze dodatkowa kombinacja jest... No wieża F3. No szach. I teraz mogę przesłonić. Hetmanem. Ale bardzo ładnie tu przeciwnik kombinuje. Tu zaryzykuję, postawię wieżę na otwartej linii. Tu podciągnę gońca na F5. Na wsiaki i słuciaj. Ewentualnie go nawet postawię na G6. O, hop. To się nazywa konsolidowanie pozycji. Hop. Nie będzie mata na G7. Na F5 mogę zbić na F5. Na wieża F2 mam szacha na E1. No, trzeba zbić. Na F5 bije na F5. Teraz mogę dać oczywiście szacha, ale blokuje. Blokuje aktywne możliwości przeciwnika. Goniec przyjdzie i wykosi piony. To niegroźne, bo teraz dam szaszka. I zaproponuję wymianę i po hetman E4 proponuję wymienić coś. To nie proponuję, to daję mata, dziękuję.